Jest z nami człowiek, bez którego tego zespołu nie byłoby nigdy. Jest to człowiek niezwykle zasłużony dla polskiej rozrywki, dla polskiego rock'n'rolla. Jest to w ogóle fantastyczny facet. Rysio Schindler, proszę. Rysio Schindler, proszony tutaj do nas o uroczyste otwarcie tego dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, witam Państwa niezwykle serdecznie, albowiem z niektórymi muzykami spotkałem się po 30 latach. Po 30 latach powiedzmy niewidzenia się, a w tym składzie bandów było sław muzycznych na miarę Poznania i nie tylko Poznania, ale również i Polski było co niemiara. A chciałbym powiedzieć, że zaczęło się tak prozaicznie, ponieważ ja interesowałem się przez całe życie muzyką. Już od, jak to się mówi, od chłopaka chodziłem do szkoły muzycznej w klasie akordeonu. Zespół rodzinny założyliśmy i graliśmy. Zespół pierwszy, który grał w Polsce jazz, proszę Państwa, nazywał się Siedem Asów. I w Łodzi żeśmy wystąpili, bo ja jestem chłopak z Pabianic, i wystąpiliśmy i tak żeśmy dostali potem za te, powiedzmy, owacje publiczności od milicji, że wszyscy po prostu z takimi guzami wylądowali w szpitalu. Ale pierwszy zespół jazzu tradycyjnego po Poznaniu powstał właściwie 6 lutego 1966 roku. I to myśmy grali wówczas jeszcze w sali przychodni obwodowej na ulicy Mickiewicza, potem w Domu Kultury Kolejarza. Pierwszy zespół był w składzie, doskonale wszystkich pamiętam, bo indywidualnie każdego angażowałem do tego zespołu. Historia bandów jest dosyć szeroka, więc nie ma się co nad tym rozwodzić. Dziękuję Państwu za uwagę w ogóle, że się chcieli wysłuchać. Pozwólcie Państwo, że przy okazji chciałbym podziękować w imieniu wszystkich muzyków, którzy się przewinęli przez zespół Bardowie. Szczególnie Rysiu Tobie, wiesz za co? Za to, że stworzyłeś nam trampolinę do kariery. Bo dzięki Twojej postawie, dzięki Twojej pomocy mogliśmy wyskoczyć z Poznania w góry. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym uzupełnić, bo 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
She's my baby.